jacyś podróżni. Tu będzie kowal, najemnik. Najemnik. Podróżny. Jak nie mam w ogóle mapa. Nie wiem, czy to jest to niebieskie w końcu. Dobra, zajazd, okej, okay, ale dom Abigail, dom wielebnego jest strasznie daleko, krypta. Muszę stąd wyjść w takim razie. Służba. Ale mnie suszy. Co, pić ci się chce, tak? Czekajcie. Nie rozumiem, czym jest to niebieskie tutaj. Doświadczenie. Czy ja mam więcej doświadczenia w tym momencie? A nie mam żadnych tych medalionów. Dobra. Zobaczmy. Do Abigail pójdziemy najpierw. Vesna Hood. Co ty tu robisz? Babcia uczyła mnie, żeby nie rozmawiać z obcymi. A już gadaj ze mną. Babcia uczyła mnie, żeby nie rozmawiać. No to jak chcesz. Wściekły pies. Cześć, piesku. Umarł! Oż ty, cholero jasna. Zatłukę cię. A ja mam styl gryfa wzięty. Biedny piesek. Szczątki, dobra. Czaszka Bargesta. A, to są te Bargesty. Dobra, spoko, to jak to ja się mogę bawić. Chodź tu, gnoju. To są Bargesty. Ich tam 10 trzeba było? Coś takiego? Musimy te szczątki przeszukiwać. Dobra, super. Tylko jeszcze chciałem... dobra, listy gończe. Dzienniki. Zlecenie na Bargesty. Do Abigail. Dobra, czyli ona jest tutaj niedaleko, mieszka. Będzie spoko. Trzeba tylko poszukać tych piesków. Winokruki. Tu nic, jakieś krzesła. Tam są ludzie. Aha, tam się... Chciałem podskoczyć spacją, tak się tylko grę zatrzymuje. Zobaczmy, kto tu siedzi. Wielki łowczy królewski. I pieczeń. A nie, ognisko. Otrzymano nowe talenty. Ha! Dobra, mamy 3 talenty. Co by tu zrobić? Igni, to pewnie podpalenie jest. A nie możemy tego jeszcze brać. Kiedy będziemy... mogli. Tendencje bazowe, znaki, ważne eliksiry, a tego nie mogę teraz? Nie rozumiem nigdy tego. Sporządzę eliksiry, obsługuję 3 poziom znaków. Dobra, weźmy to. To też nie możemy dalej wziąć, okej. Okay. Trzeci, a to jest 3 poziom znaków, to nie specjalnie o to mi chodziło. Dobra, weźmy trochę do zręczności i do wytrzymałości. Co tu jest? Mocna głowa, czas trwania upojenia. Nie, chyba niespecjalnie mi to pasuje. Dobra, tyle nam wystarczy i zacznijmy medytację. Bo poziom wpadł to... Czyli te talenty mi się pokażą dopiero jak ja przy ogniu siądę sobie. Wielki łowczy królewski. Cześć. Witajcie, Wiedźminie, łowczym tu jestem. Łowczym tu jestem. Witajcie. Jo. Pewno zastanawiacie się, skąd wiem, żeście Wiedźmin. Nie? No nie. Dobrze, nie chcecie wiedzieć, wasza wola. W czym rzecz? Szukam roboty. Szukam roboty dla Wiedźmin. W zasadzie sam miałem się tym zająć, ale skoro już jesteś... Miejscowi powiadają, że nocami potwór jakowyś łazi po brzegu jeziora i zżera spóźnionych chłopów. Zalęgło się też coś w krypcie. Gul zapewne. Rozejrzę się, ale najpierw powiedz, ile za to dostanę. Ech, wy Wiedźmini, nic bezinteresownie. No, powiem tak, cóż. Zabij stwora, przynieś mi dowód, a zapłacę sowicie. Potwór z nad jeziora. Mówili coś więcej o potworze z nad jeziora? Tylko tyle, że grasuje nocą i zabija ludzi. Poszukaj nad brzegiem koło domu Harena. Okej, okay. Stwór skrypty. Jak wyglądał ten stwór skrypty? Wydaje mi się, że to zwykły gul, ale czord wie. Pójdź i sam sprawdź. Ciekawe, jakie gule są tutaj w tej grze, no bo gule generalnie, znaczy ja kojarzę gule jako jako istoty, które
które powstały w wyniku mutacji ludzi poprzez promieniowanie, a tutaj, no to nie wiem, co to za gule, czy coś będzie między takim normalnym gulem postapokaliptycznym a zombie pewnie, no okej. Okay. Panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Powiedzcie mi, panie łowczy, ile bierzecie za ubicie utopca? Nie mogę, tajemnica zawodowa. Dajcie spokój, przecież ten sam zawód wykonujemy. No, niby tak. No to słucham. Ile za utopca? Zależy, kto zleca, ale tak średnio to około 80 orenów. Wiedziałem. Od początku wiedziałem, że coś jest nie tak z tymi cenami. Spokojnie, panie Wiedźmin. Świat idzie naprzód, wszystko drożeje. Tylko anachroniczny Wiedźmin pracuje za psie pieniądze. I jeszcze mnie parszywym odmińcem nazywają. No właśnie. Jaka praca, taka płaca. Co mówiłeś? To prawda. Nic. Bywaj. Bywaj. Aha, tutaj sobie... Dobra, ale dalej nie mamy... dalej nie mamy wpisu na tamte. Zobaczmy tylko na dziennik. Cenię na gule. Ale nie mamy dalej tego wpisu. Walka na pięści, pewnie piście, że powinien prowadzić sobie mocniejszego przeciwnika. Konkretnie mało interesuje. Są poboczne, a to są ludzie i potwory. Dobra, na razie sobie te poboczne robimy. Trzeba szukać tych piesków teraz. Fafik, Fafik, gdzie jesteś? Kapliczka wiecznego ognia. Co mnie to da? Panel używania obiektów, obiektyw, przedmiotów, ale nic specjalnie nie mogę zrobić, spoko. Zamknięte drzwi. Zamknięte. Dziękuję. Drzwi do opuszczonego domu. Ta kobieta tam dalej stoi, czy... Nie, nie ma jej. Mam nadzieję, że nic jej nie jest, bo była miła. Nie fajnie, jakby się jej coś stało. Chatka wiedźmy. Jej! A, mój brzuch, jak to boli! Cio! Chodź tu, gnoju. Zabili tamtego. Chodź tu, gnoju. To są psy, a nie morderca żaden. Czy bargesty, no ale... Następny. Chodź tu. Dobra, nice. Tylko gdzie z niego są szczątki? O! Kły bestii, to super. Kły się przydadzą. Następne, o! Ektoplazma, super. Cieszę się tym, jak normalnie, jakbym znalazł, to są następne. A szczątki, a tutaj człowieka, dobra. To za oreny. A tu jest kamień. Tamten, nie wiem, chyba uciekł. A... Czemu ja go zabiłem? Czemu ja go zabiłem? O mój Boże. Ja go zabiłem. Ale dlaczego? Mam pozamykane wszystkie drzwi. Dlaczego ja go zabiłem? Znaczy rozumiem, że był chory i co, miałem go zabić? Ile ja mam tych czaszek? Już chyba z 5. Chata Abigail, która jest wiedźmą. Cześć, Abigail. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. No. Będę pamiętał. Nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Chyba nie. Czego chcesz? Zaznam twoje ogłoszenie. Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? A jeszcze nie wszystkie. Pośpiesz się. Coś możesz mi jeszcze więcej powiedzieć? Abigail? Czego chcesz? Czemu masz dwa łóżka? Chciałem o coś spytać, zobaczenia, towary, odpocznę, chwilę się przygotuję. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Co możemy się dowiedzieć? Znasz może jakiś... Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami?
A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Srebrny na potwory, żelazny na ludzi. No. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Nie. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Okej. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory. Ale nie zrobię tego za darmo. Może innym razem. Czego chcesz? Nic już. Do zobaczenia. Co ty tu masz? Krzesiwo. Może się przydać. Skrzynia z jedzeniem. Nie wiem do czego mi to, ale... Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe do czego służy. Budu. To chyba podobizna człowieka, zamiast paku i wosku, czekaj, co na wiedźmie. No, wudu. Ale nieważne. Kosz z bielizną. I wezmę sobie czerwoną chustę damską. Super. Nie mogę z nim nic zrobić. Zajebałem mi chustę. Trudno. Przydałyby się te bargesty tu ubić jeszcze, jeżeli jakieś tu są. A muszą być. Tam idzie jakiś ten. Ucieka jakiś człowiek, może znajdę bargesty. Pieniądze. Nawet nie mam 30 orenów, żeby mu dać. Tam jedzie, idzie, biegnie następny, przepraszam. Ściana deszczu, mówisz. Tam był jeszcze opuszczony dom. Spróbujmy tam wejść. To jest wszystko pozamykane. Drzwi do opuszczonego domu, wejdźmy. Opuszczona chata. O! Aha, to wszyscy nie żyją, dobra, trudno. Trochę ich ograbimy. Nie, niczego nie mają. Nie ograbimy. Kurczę, popsuli mi całą przyjemność z eksploracji. No, wchodzę do domu, a tam nic nie ma. Jeszcze zobaczymy w tym w takim razie. No, nope, nic tu nie ma. Dobra, idziemy stąd. Może te loadingi nie są jakieś tak bardzo długie. Mapa, zobaczmy sobie na mapę. Tu mamy dom Abigail, tu mamy kryptę, kowal? Nie, tu jest kowal, ale jakoś go nie było. Ognisko. Tu do Wielebnego, tak? No to dobra, odwróćmy się i idźmy do Wielebnego w takim razie. Tu jakiś podróżny biegnie. O, to ty. Cześć. Paskudny deszcz. No, widzisz. A, tam jest... Aha, dalsza część wioski. Dobra, bo to jest taka... Tam jest karczma i takie... Nie bardzo rozumiem strukturę tego miejsca, ale okej, nie będę wnikał. Słyszałem chyba psa. Drzwi. To do mnie jest opuszczony? A nie, jednak jest. O, ale coś jest w szafie. 26 orenów, mój Boże, takie bogactwo. Teraz stać mi na wszystko. O, na wpół zjedzone ciało. I mamy sztylet, taki sam jak ja i 6 orenów, dobra. To sobie weźmiemy. Jemu się raczej już nie przyda. Rzeża wyzimy. Miska. Następne drzwi. O, zamknięte. No to trudno. Studnia, nie studnia, nie chcę. Tam coś widzę niebieskiego. Idę tam. Ścieżka do jaskini. Co to za niebieskie coś? Normalnie anomalia z tego, ze Stalkera. W ogóle to niedawno nie zapisywałem gry, więc sobie zapiszę. Wiedźmiński medalion. Wskazówka ustawiony na wykrywanie potworów. Medalion ostrzega, gdy jakieś wrogie istoty znajdują się w pobliżu. Ustawiony na wykrywanie magii. Medalion wibruje w pobliżu miejsc mocy, ułatwiając ich odszukanie. Tryb działania medalion może zmienić w panelu ekwipunku. Tu jest miejsce mocy. Znajduję miejsce mocy, co chcę zrobić. Prowadź rytuał magii. I aha, teraz mi dało jakiegoś buffa, tak? Rytuał magii, natężenie znaku zwiększone 100% i 5 godzin mam na to. Jak go mogę przestawić? Obecny tryb wykrywanie potworów. Nie, tutaj nic specjalnie więcej nie ma. Schowaj broń. Siekierką. No, a tam jest jakieś światło, może tam pójdziemy.
Chyba, że jestem już obok Wielebnego. Nie, poszedłem w drugą stronę, tu jest jaskinia, nie chcę do tej jaskini iść. Aha, dobra, to się zmienia tylko znaki. To sobie weźmiemy. Nie, schowajmy to. No właśnie. Pójdziemy w drugą stronę. O, kobieto! Nie, to podróżny. Myślałem, że to kobieta. To nie podchodzę. Trolololo. Nowy region, wioska. A, czyli trzy domy więcej, ale to już wioska, tak? Nie, spoko. Strach na wróble. Fiddlesticks. Tak mi się skojarzyło. Tam są jakieś ptaki, może coś tam mają. No, nic tu nie ma. Nie wiem, czy do tych domów... Może do tych domów spróbujemy zawitać. Szkoda, że nie ma tych bargestów nigdzie. Jest, są drzwi. Jest chata i w końcu nie jest opuszczona. Albo jednak? A nie, jednak jest tu wieśniak. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Tak, jasne. Myślałam, że jesteś jednym z tych miastowych bandytów. Nie, ale zawsze zapierdzielę wam krzesiwo. Macie tutaj... A nie, myślałem, że to stajnia. Znaczy stodoła. Dobra, nic specjalnie tu nie ma, więc wychodzimy. Jeden domek, tam jest drugi domek. Boże, gdzie te bargesty? Chcę coś tuc. Tam jest zamknięte. Ci jeszcze żyją. Ojej. Mam wielką nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Jest to twój mąż. O! Potwory bagienne. Krzesiwo, dobra. Czuję, że ta kurwa wiedźma ma na mnie ochotę. Tak, na pewno, na wszystkich z was. Jestem o tym święcie przekonany. Wszystkich was chcę zgwałcić. Wyjdźmy stąd. Kwipunek i księga. Otwory bagienne. Otwory bagienne, coś tam, bestiariusz. A, utopiec. Okej, dobra, mamy. I składniki tropijad, mózg utopca, super. Kwas ginacy, ginatrzy, topielec, język topielca. O Boże, jak tego dużo! Kryształki Albara, dobra. Ale dalej nie mamy guli. Ale fajnie, że tą książkę znalazłem, jest naprawdę super. Tu już byłem. W zimie ostał się jeszcze jeden krasnoludzki bank, a pewnie nie jeden wkrótce zamknął. Bank krasnoludzki. Czyli na pewno jest tam krasnolud, tak? A idźmy dalej. Widzę kotka! O, kici, kici, kici. Nie, mam mnie w dupie. Jak każdy kot. Szczury. No, nie dziwię się, że zarazy tu mają, jak są wszędzie szczury. Coś z tymi księgami trzeba by zrobić, trzeba by je chyba wypierdzielić. Cześć, wieśniaczko. Nic dla mnie nie masz. Piwo. Szafa. Śmierdzi tu. Jezu, chodzę i okradam ludzi. Naprawdę. Chleb z kurczakiem. To musi być dobre. Chleb z kurczakiem. Już wtedy wiedzieli takie sposoby na jedzenie. A, przygotowanie jedzenia. Okej. Okay. Wieśniak, wieśniaczka, kufer. Łódko z kurczaka i kurczak. Tyle żarcia. Do niczego mi nie jest potrzebne. Chyba. Czy jakoś niespecjalnie widzę. Wystarczy chyba siąść przy ognisku. Zła jestem. Czemu? Powinnam wydoić krowę. No to wyduj. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Okej, spoko. Pierwszy, który powiedział, że Abigail nie chce go wyruchać. I nastał dzionek. Jaki ładny mają karmnik dla ptaków. Drzwi do chaty. Eksploracja terenu na najwyższym poziomie. Abigail przednio maść na czyraki sprzedaje. Wino różowe z metiny. Dobrze, zbieramy wszystko. Nie, nie oddam ci. Kredens. Boże, ile tego wszystkiego zbieram. Na nic mi to nie jest chyba potrzebne. Zaraz to posprzedaję. Albo powyrzucam, albo nie wiem, cokolwiek. Luz. Dobra. Dalej. Podgrodzie. Wow! W końcu. Gdzieś doszedłem. Nadal nie mam niestety... A tu co?